Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Wojciech Rzepa. Zapraszam do wspólnej podróży drogami dobrej nowiny. Ewangelia na sobotę 21 kwietnia 2018 roku. Święty Jan Apostoł, Ewangelista, tak pisze. W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. A wielu spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie jego na to szemrali, rzekł do nich: to was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem, to duch daje życie, ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma go wydać. Rzekł więc: oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca. Od tego czasu wielu uczniów jego odeszło i już z nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12: czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznaliśmy, że ty jesteś świętym Bożym. Kochani, kontynuujemy rozmowę Jezusa z uczniami i apostołami w synagodze w Kafarnaum. Jezus przekonuje, o tym mówiliśmy wczoraj, że jego ciało jest prawdziwym pokarmem, jego krew jest prawdziwym napojem. Te słowa absolutnie gorszą. Ja mówię, my jesteśmy przyzwyczajeni, my jesteśmy oswojeni z tym, co się dzieje. Tak naprawdę, gdyby się obudzić i nic nie wiedzieć o Kościele, gdybyś powiedział: słuchaj chłopie, chodź zjesz ciało drugiego człowieka, drugiego mężczyzny, to byśmy się zgorszyli, tak? To byśmy się zgorszyli. I tak mogli czuć się słuchający Jezusa. Jednak Jezus mówi: nie da się zrozumieć tego, co ja mówię, bez duchowego wymiaru tych słów. Bez duchowego wymiaru tych słów. I ten duchowy wymiar jest tutaj bardzo, bardzo ważny, tak? To duch daje życie, mówi Pan Jezus. Ciało na nic się nie zda. I tutaj też musimy potraktować tak właśnie. Myślę, że wielu ma takie doświadczenie, że przyjmowanie Komunii Świętej powoduje wzrost w nas człowieka duchowego. Przyjmowanie ciała Pana Jezusa powoduje w nas taki rozwój, duchowy rozwój. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. Tak trzeba to rozumieć, jako słowa, które powoli kształtują w nas nową tożsamość. I w tym kontekście bardzo ważne jest to stwierdzenie, że Jezus wiedział, kto nie pójdzie za Nim. Jezusowi nie zależało na jakimś poklasku, Jezusowi nie zależało na jakiejś popularności. Jemu zależało tylko i wyłącznie na tym, aby być głosicielem orędzia, które pochodzi od Ojca. To nie jest typowy jakiś demagog, to nie jest jakiś człowiek, który zbiera popleczników, stronnictwa, komu więcej. To jest człowiek, który głosi słowo usłyszane od Ojca. Mieliśmy to w ostatnich dniach Ewangelii, tak? I tyle. I można go przyjąć tylko i wyłącznie jako Boga, tak jak mówi Piotr: ty jesteś Mesjasz, ty masz słowa życia wiecznego, jesteś świętym Bożym, albo wcale. Nie da się zaakceptować nauczania Jezusa na poziomie dobrego wychowania, obróbki antropologicznej, tak, czy jakiej ludzkiej obróbki, żebym był fajnym człowiekiem. To jest nierealne, zupełnie nierealne. Oczywiście mówię w takiej wersji radykalnej, czyli konkretnej, tak, sensownej wersji przyjęcia nauczania Pana Jezusa. Kochani, pytanie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii do 12: czyż i wy chcecie odejść? Pytanie pewnie spowodowane przerażeniem w oczach apostołów. Jeszcze raz podkreślam, to, że nas nie dziwią te słowa Jezusa, jest owocem tylko i wyłącznie tego, że myśmy się przyzwyczaili, po prostu przyzwyczaili do tego orędzia, że przyjmujemy ciało Pana Jezusa i to jest wszystko ok. Nawet wielu z nas nie traktuje zupełnie realnie tej rzeczywistości, jaką jest ciało Jezusa w Eucharystii. Tak? Wyobrażam sobie teraz przerażenie w oczach apostołów i to pytanie Jezusa: wy też chcecie odejść? Wy też chcecie odejść?
Panie, do kogo pójdziemy? Najpierw jest bezradność. Do kogo pójdziemy? Nie potrafimy sobie inaczej poradzić niż z Tobą. I dalej, później już rozważanie, tak? Dalej rozważanie. Ty masz słowa życia wiecznego, myśmy uwierzyli i poznali. Ciekawa jest ta kolejność, o której mówi Piotr. Uwierzyli i poznali. Wielu z nas chciałoby odwrotnie. Poznam, to uwierzę. Zrozumiem, to przyjmę. A Piotr mówi, jesteśmy bezsilni, Ty masz słowa życia wiecznego, myśmy uwierzyli i poznali. Jak uwierzę i będę szedł i przyjmował Komunię Świętą, to będę poznawał Pana Jezusa. Będę coraz lepiej Go rozumiał, aż stwierdzę, że jest świętym Bożym, tak? Że jest tym, który absolutnie wie, w jaki sposób poprowadzić nas do Królestwa Niebieskiego. Niech to orędzie dzisiejszej Ewangelii owocuje w nas wszystkich. Szczęść Boże.